Nie mów tak, nie mów nie. Gra od wydawnictwa EPE oraz Mega Blue. Bardzo dziękujemy. Jest to gra od 7 roku życia. Około 20 minut zabawy, 2 do 6 osób. 900 podchwytliwych pytań, na które nie możemy odpowiedzieć tak, nie możemy odpowiedzieć nie. Zaraz zobaczymy, co mamy w środku. Instrukcja, szybciutka broszurowa, planszetka punktacyjna z dingiem. Zaraz zobaczymy, jak to nam robi ding. Jest dzwonek całkiem ciężki. Tu uderza, tylko do góry nogami się nie uda. Mamy pionki, fajnie już drewniane, albo plastikowe, ale wyglądające drewniane. Te akurat kojarzą nam się z piatnikiem, on takie dobre pionki robił. Tak, plastik, ale takiej fajnej jakości plastik. Tak, no wiadomo, czerwony na czerwony. Fajne pionki. Talia kart. Jedna talia kart, druga talia kart. Zobaczmy jeszcze tył pudełka, zanim przejdziemy do kart. Tak to wygląda. Teraz sobie zobaczymy, co na kartach. I przeglądamy. Karty są dla dzieci, a te są dla dorosłych. Dla dzieci. Jeździłeś kiedyś konno? Tak, nie, nie można. A na kucyku? Kucyk jest większy od konia, czyli kucyk jest mniejszy. Sądzisz, że powinieneś nakładać kask podczas jazdy konnej? A co z butami? Powiedziałeś tak? Fajne, bo i się uzupełniają, tak? Tu jest z rowerem. Znasz opowieść o czerwonym kapturku? Czerwony kapturek chodzi w czerwonym płaszczyku. Jak święty Mikołaj, to zły wilk zjadł czerwonego kapturka, a trzy małe świnki. Zatem to ten wielki zły wilk? Powiedziałeś tak? I zobaczymy trochę dalej, żeby przejść. Jakiś inny pomysł. Znasz alfabet? Pierwszą literą alfabetu jest A, czy nie? A ostatnia litera to Z. Czy alfabet składa się z 32 liter? A jest samogłoską? Z też. Czy w Twoim imieniu występuje litera A? Lubisz geografię, a historię? Czy Bruksela jest stolicą Belgii? Czy Paryż jest stolicą Francji? A wiesz, kim był Krzysztof Kolumb? To on odkrył Hiszpanię, a może Amerykę? Trzeba być elokwentnym, tak? Żeby mieć na to odpowiedzieć. Nie, tak i nie. Wiesz coś o ludzkim ciele? Serce jest po prawej stronie, prawda? Czy może po lewej? Twoje serce bije bez przerwy, a odpoczywa czasem? Myślisz, że to niemożliwe? Czy twoje serce bije szybciej, gdy chodzisz? Czy wiesz, kim jest J.K. Rowling? Może piłkarzem? Czy znasz jakiegoś znanego piłkarza? Tylko żartowałem. Rowling to pisarka, prawda? Czy to prawda, że napisała Harry'ego Pottera? Czytałeś tę serię? A widziałeś film? Czy duchy istnieją? Znasz kogoś, kto widział kiedyś ducha? Naprawdę? Myślisz, że duchy noszą czarne prześcieradło? Raczej białe, nie? A duchy potrafią latać? To prawda, że mogą przechodzić przez ściany? No i pytanie jest oczywiście więcej. Jest druga talia jeszcze. Teraz sobie ją obejrzymy. Druga talia jest dla dorosłych graczy. Czytamy drugą.
Uprawiałeś kiedyś jakiś sport? Wolisz sporty drużynowe czy indywidualne? Tenis jest dyscypliną drużynową, tak? Powiedziałeś nie. A co z deblami? To gra zespołowa. Sport ma dobry wpływ na twoją kondycję, tak czy nie? Czy ludzie uprawiają sport w celach zarobkowych? Brałeś kiedyś udział w wyścigu? Próbowałeś kiedyś jazdy konnej, kolarstwa zawodowego? Wejdźmy trochę dalej. Lubisz muzykę klasyczną? Czy wolisz koncerty solowe, czy symfoniczne? Czy symfonie? Masz swojego ulubionego kompozytora? Mozart był wybitnym muzykiem, uważasz? A Beethoven? Wolisz słuchać Mozarta? Jesteś pewien? A znasz twórczość Jana Sebastiana Bacha? Naprawdę? Słuchanie muzyki klasycznej sprawia ci przyjemność? Lubisz kurosanty, a ciastka? Jadłeś kurosanta dzisiaj rano? Jesteś pewien, że nie spałaszowałeś jednego na śniadanie? Miałeś tosty na śniadanie, a muesli? Pijesz tłuste mleko? Kawa czy herbata? Herbata? Powiedziałeś herbata, prawda? Tak sobie one psychologicznie trochę podciągają, żeby z kogoś tutaj załatwić na tym, tak? Na pytaniach. Jesteś najlepszą osobą spośród nas wszystkich, tak? Jeśli tak, to kto jest zaraz po tobie? Jeśli tak, to kto jest zaraz po tobie? Podpowiadam odpowiedź, jak powie coś, tak? To niezłe wyróżnienie, nie sądzisz? Myślisz, że jak zadam jemu to samo pytanie, wyznaczy ciebie jako najfajniejszą osobę? Cóż, ja myślę, że to ja jestem najfajniejszy. Mam rację, prawda? Tak, zdecydowanie ja. To się możesz ode mnie uczyć, chcesz? Przejdźmy trochę dalej. Jak masz na imię? Jesteś pewien? Czy nie masz na imię Zbyszek, Akasia? Czyli jak właściwie masz na imię? Masz dziwne imię, nie sądzisz? Ale można powiedzieć, że moje imię jest ładniejsze. Powiedziałeś tak, czy nie? Twoje imię ma słowiańskie korzenie? Masz jakieś przezwisko? Przejdźmy dalej. Też imię. Masz komputer, a masz konsolę do gier? Lubisz gry wideo, a gry planszowe? Znasz Scrabble? Naprawdę? Potrafisz grać w bridge'a? A w pokera? Myślisz, że zwyciężysz w tej grze? A w kolejnej? Powiedz tak. Dlaczego nie? Jest jakieś inne słowo, którego nie możesz powiedzieć? Powiedz nie. Przegrałeś, powiedziałeś to? Tak, powiedziałeś to, przegrałeś. Więc tego nie powiedziałeś? Jesteś pewien? Oszukujesz, nie sądzisz? Dobra, kończę. Ty też? Potrafisz jeździć na rowerze, tak? Jeździłeś kiedyś na motocyklu? Chciałbyś spróbować? Powiedziałeś nie? Myślisz, że ścieżki rowerowe są potrzebne? Uważasz, że rowerzyści powinni płacić podatki od środków transportu? Nie usłyszałem, tak? Uważasz, że rowerzyści są niebezpieczni? Myślisz, że mają dobry wpływ na środowisko? Całkiem podchwytliwe pytania, które się fajnie uzupełniają i zmierzają do tego, żeby ktoś powiedział tak lub nie. Bardzo ciekawie zrobiona gierka. Zobaczymy, jak to się będzie grało. No generalnie jako pomysł jest bardzo fajny. Bardzo fajny, mądry, kreatywny. Wymaga od nas generalnie dużo wyczucia, żeby kombinować, jak tutaj grać i jak odpowiadać, tak, żeby się nie dać złapać. No całkiem ciekawie to wygląda. Nie mów tak, nie mów nie. Dzięki.